Wow, nie uwierzysz, co się stało. Nagrywałem pół godziny materiał dla ciebie i okazało się, że nie nagrał się dźwięk. Pytanie, czy jesteśmy na takim poziomie już, aby porozumieć się telepatycznie. Ponoć tam u góry, albo tam na dole, albo tam z boku, czuję się informacje bez używania aparatu mowy. Po prostu przechodzą te informacje i się komunikujemy tak jak w snach. Ale myślę, że jeszcze nie jestem na tym etapie, ty też, albo ja, albo ty, albo razem. Albo po prostu jesteśmy w takim akwarium na tej ziemi, gdzie po prostu no, nie mamy takiej możliwości porozumiewania się telepatycznego, aczkolwiek zwierzęta ponoć to potrafią. Ja tak czasami potrafię ze zwierzętami. To jest bardzo ciekawe i otwiera na świat zwierząt, na świat roślin, na świat ludzi, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj kolejny raz, bo już o tym mówiłem, ale powtórzę z dźwiękiem, mam nadzieję, że się dobrze nagra. Tutaj wyłapuje mi dźwięk specjalny zestaw stworzony do tego. Dzisiaj o hipnozie regresywnej. Ostatnio udałem się na sesję do Mileny i do Eweliny Tim Grivasi na hipnozę regresywną. Brzmi bardzo tak magicznie, co? Hipnoza. W ogóle słowo hipnoza jest taka łatwo ją zaszufladkować do takiego stanu, gdzie po prostu ktoś jest w paraliżu takim świadomościowym i ktoś go kontroluje. Tutaj tą hipnozę bardziej bym nazwał jako podróż astralną, jako podróż do samego siebie, jako taki świadomy, taką świadomą wycieczkę do świata, gdzie są odpowiedzi na pytania i są informacje bardzo cenne. Jak oglądasz mój kanał dopiero dzisiaj pierwszy raz, to może nie wiesz, że tutaj ogólnie no jest tu takie moje rozkminianie życia, moje różne drogi do poznania siebie, które mi bardzo pomogły dotychczas i się nimi tutaj dzielę, ale jeśli mnie oglądasz dłużej, to dobrze wiesz, że lubię bardzo testować, poznawać alternatywne sposoby, nowe sposoby na dotarcie do źródła i jeśli chodzi o hipnozę regresywną, to jest na pewno bardzo skuteczna metoda, aby dotrzeć do siebie. Tematem hipnozy zacząłem się interesować jakieś 2 lata temu, przy początkach pandemii. Czy to już rok temu? Już nie wiem, jaki jest czas, jakie miejsce, jaka godzina, ale o tym za chwilę, dlaczego, tak nie wiem. I po prostu zafascynował mnie ten temat. Oglądałem mnóstwo relacji z hipnoz właśnie u Mileny i Eweliny, Tim Grivasi, sesje badawcze oraz bardzo ciekawy kanał Gracjany Helscher. I ogólnie te 2 kanały bardzo polecam, aby się zaznajomić, bo tam można poznać wiedzę. A wiedza otwiera nam czasem oczy i ułatwia nam życie tu i teraz. I właśnie, to życie tu i teraz to jest taki największy efekt, największa zmiana odczuwalna po sesji. Już jestem miesiąc po sesji i odczułem dosyć szybko właśnie taką różnicę, że moja świadomość jest bardziej czysta. Ten lęk został całkowicie wymazany. Te wspomnienia negatywne, traumy, gdzieś je uleczałem z różnej strony. Próbowałem do nich dojść, dochodziłem, ale tam jeszcze coś zostało. I ta hipnoza wyczyściła to tak taką ściereczką bardzo skutecznie. Ostatnie takie szlify, za co jestem bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję Milenie i Ewelinie za tą sesję, za czas i za taką możliwość, że są, że działają, że nam pomagają, że mi pomogli. Bardzo, bardzo dziękuję. Bo robią ogromnie, mega, wow robotę. I cieszę się, że są.
O czym by tu powiedzieć? Co ciebie interesuje, co ciebie ciekawi z tego tematu? No właśnie, efekty to właśnie to życie tu i teraz. Wielokrotnie czułem, że żyję już tu i teraz, bo od wielu lat się interesuję rozwojem świadomości, z siebie, różnymi drogami. I już piłem kawę ze smakiem, tak? Aczkolwiek jeszcze wracałem do tych wspomnień. Czułem, że tam jeszcze jakiś diabełek siedzi i gdzieś taki chochlik odtrąca moją świadomość, żeby tam wracać, bo tam były łzy, tam były strachy, tam były przykrości i takie wspomnienia niezbyt ciekawe. I przez to, że tam wracałem, to życie tu i teraz straciło trochę na tym smaku. A właśnie po sesji, po tym wyczyszczeniu tej matrycy świadomości, tych wspomnień, no, to życie tu i teraz jest takie wow, ciężko do opisania. Po prostu zawsze byłem taką osobą, która nie lubi planować. Lubiałem działać, malujemy, robimy, śpiewamy, tańczymy, a teraz po prostu w ogóle zatraciłem taką umiejętność, żeby się cofać tak bardziej do tyłu, bo po co? Po prostu po co? To życie jest tak piękne, tak ciekawe, że po co? Więc to jest taka największa zmiana. To życie po prostu nabrało odwagi. Te wszystkie blokady, które miałem, jeśli widziałeś tą sesję, jeśli nie, to polecam. Wstawię linka w opisie. Jest na kanale u Mileny to nagranie dostępne. Wiem, że jest bardzo słaba jakość dźwięku mojego mikrofonu. No, widocznie tak miało być. Nie miałem doświadczenia z tym zestawem słuchawkowym i coś ewidentnie nie zbierał tak głosu, jak powinien. Bo starałem się mówić głośno, ale coś te informacje były takie przyciszone. Ale ten, kto ma usłyszeć i chce usłyszeć, na pewno usłyszy, więc może pomoże. Mi wiele pomogły takie sesje, oglądając kogoś. Więc zdecydowałem się, żeby udostępnić tą sesję dla ciebie, dla ludzkości. Bo może Anusz, ktoś miał podobne wspomnienia i już gdzieś tam pomoże sobie, oglądając takie nagranie. Aczkolwiek gorąco polecam na własnej skórze to przeżyć, bo właśnie ta własna skóra podczas sesji jest bardzo wyczulona na ładowanie energią. Ja byłem właśnie zdziwiony bardzo. Jestem zdziwiony, że tak fizyczne odczucia, doświadczenia można przeżyć w tym stanie. Dosłownie czułem, że mnie ładuje ktoś taką baterią życia, energii, co było super, bardzo fajny stan. Czułem, jak te wszystkie blokady odchodzą, jak nagle mogę oddychać pełną piersią, pełną parą. Płakałem dużo podczas tej sesji, oczyściłem ten płacz z pierwszych wspomnień, z wizyty w przedszkolu, tak, z relacji z najbliższymi. Zrozumiałem wiele, mogłem spotkać moją babcię, na czym mi bardzo zależało. Też w chwili, gdy zostałem pozostawiony przez Milenę i Ewelinę sam sobie, powiedzieli, a teraz masz czas dla siebie, możesz tam robić wszystko, ja to tak zrozumiałem. Tego czasu nie było dużo, tak? Ale tam czas inaczej płynie. On po prostu jest, albo go nie ma właśnie. I mogłem spotkać, sprawdzić też inną osobę, czy u niej wszystko dobrze. Więc bardzo się cieszę. Bardzo ciekawe doświadczenie. Super. Po sesji miałem takie wrażenie, że mogę latać. Że mogę po prostu latać. Chciało mi się tańczyć, byłem po prostu tak szczęśliwy. I do dzisiaj tak mam, że myślę, że mogę latać. Są oczywiście momenty, gdzie mam smutniejszy czas, bo smutek też jest piękną emocją i jest potrzebny nam. Bo nadal przepracowujemy tu jakieś tematy, lekcje, wyzwania. Nadal tu jestem, tak? Nadal ta paleta emocji jest pełna, aczkolwiek ta radość życia na pewno jest częstsza, intensywniejsza, jest wolniejsza, jest bardziej odważna. To jest też taka zauważalna zmiana po sesji dla mnie, że
bardzo dawno kiedyś temu, czy dawno temu miałem takie coś, że dużo myślałem, a nie mówiłem. Miałem przed ochotę powiedzieć żart, a bałem się go powiedzieć. Z jakimś czasem już mówiłem te żarty, ale miałem takie wahania i musiałem to przełamywać. Też już no, pomogłem sobie na wiele różne sposoby oczyścić te traumy, te blokady, aczkolwiek tam jeszcze coś zostało widocznie. I po sesji to zostało całkowicie zdjęte i mam odwagę mówić to, co myślę, to, co chcę, robić to, co chcę. Jest to taka, powiedziałbym, trochę niebezpieczna odwaga, bo mam kreatywną głowę i dużo pomysłów bardzo odważnych, ale taki po prostu jestem. Więc po prostu to widzę taką zauważalną różnicę w działaniu, w robieniu, w mówieniu właśnie do innych po prostu tego, co się chce powiedzieć, bez jakichkolwiek zahamowań. To jest fajne. Też zauważam, że moje bliskie otoczenie już się trochę pozmieniało. Na zasadzie to oni powinni o tym mówić, ale ja odczułem takie różne wskazówki, a że tam również coś tam się uwolniło, co bardzo się cieszę, bo to są moi bliscy i chcę dla nich jak najlepiej, bo oni się zdecydowali tutaj wystąpić na tym planie ze mną przez ten czas, więc im też jestem za to wdzięczny. Więc fajnie, jak u nich jest tak po prostu też wolni, też się uwolnili, bo też miałem ten temat, właśnie pytanie o brata podczas sesji. Jak się okazało, to nie on mnie trzyma za nogę, tylko ja go trzymam za nogę, bo gdzieś mu dałem taki program, żeby się opiekował mną i pilnował mnie i gdzieś czuję, że to się już trochę puściło. Za to się bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Co jeszcze? No kurczę, ciężko nagrywać drugi raz materiał, gdzie nagrałem 25 minut już mojego monologu i teraz muszę od nowa, nie? A tamty materiał tak super wyszedł, nie? Kwiatuszki. Piękny kolor mają w tej kamerze, nie? W tym aparacie. No właśnie, ostatnio zacząłem robić zdjęcia już nawet przed sesją i otworzyłem właśnie takie, wziąłem swoje kreatywne szufladki. No jestem taką kreatywną osobą, jak mówiłem, i maluję, napisałem książkę, prowadzę swój lokal, do którego serdecznie Ciebie zapraszam. List w butelce, to właśnie tutaj. On jeszcze jest trochę, powiedziałbym, w trakcie remontu. Będę malował ściany. Może go pokażę tak, o. Tu jest z przodu resto bar. Za mną będzie ściana, jeszcze tam jest kilka metrów przestrzeni. Tam tworzymy neon. Mojego autorstwa pomysł. Każda twoja myśl to poezja. Taki neon będzie świecił i działał dla każdego gościa, który tu przychodzi, żeby pokazać, przypomnieć nam, że każda nasza myśl to poezja. I mamy tą ogromną moc myślotwórstwa. Każda myśl ma znaczenie. I czy myślimy pozytywnie, czy negatywnie, to ma znaczenie. I właśnie dlatego ten neon już czeka do realizacji. Już nie mogę doczekać, aż będzie świecił. Aż będzie tutaj nam rozświecał tą ścianę i też tym hasłem będzie atakował istoty ziemskie i pozaziemskie. Bo każda twoja myśl to poezja. I też będą listy, listy w butelkach, dlatego list w butelce, bo też chciałem mieć taką możliwość komunikacji z każdą osobą, która tu przychodzi, abym mógł napisać dla niego list. Albo osoby, które pracują w moim zespole, świetne istoty, aby właśnie mieć taką możliwość pogadania przy stoliku, nawet bez używania słów, aby otworzyć się bardziej, zaciekawić, przekazać coś, podnieść na duchu lub po prostu przybić pionę. Przy dobrej kawie, przy ciachu, przy sałatkach, makaronach, ogólnie jedzeniu i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do tematu sesji, a właśnie jeszcze powiem, list w butelce jest w centrum Krakowa, Lubicz 5, tutaj przy hotelu europejskim. Obok prowadzę ukryty pałacyk europejski, który 3 lata już prowadzę i zrobiłem taki generalny remont.
i się zmieniło na faktycznie na pałac. A kiedyś tak to nie wyglądało i cieszę się, że ja jako istota ziemska mogę pić kawę w swoim pałacu. To takie miłe. Więc jeśli chcesz urządzić jakieś wesele, imprezę czy coś fajnego, to też zapraszam. Można potańczyć. Tak reklamowo bardzo, nie? Ale nawet nie chodzi o reklamę, tylko bardziej o stworzenie takiego miejsca, gdzie możemy pogadać o takich kosmicznych tematach, o problemach, o traumach, o swoich doświadczeniach, o kawie, o polityce, o wszystkim. Z takim brakiem oceny, bo myślę, że brak oceny to jest właśnie charakterystyka osób, które już są gotowe, żeby rozmawiać tak po prostu czysto. I właśnie Milena jest taką osobą cudowną, że u niej słychać z każdej strony ten brak oceny, tą wielką mądrość życiową, ten wielki talent psychologiczny, jak ona prowadzi tą sesję, jak zadaje pytania, to jest coś cudownego. Myślę, że jest idealną osobą na tym miejscu, więc gorąco polecam. Ewelina z kolei, teleopatka chyba tak to się nazywa, no też ogromną robotę robi. Ona po prostu, jak byłem podczas sesji, to po godzinie czasu ona się włączyła jako osoba trzecia tutaj, która była tam ze mną. I czułem, miałem takie odczucie, że nadleciały siły specjalne Air Force, które po prostu widzą wszystko tak szybko, tak czytelnie, tak skutecznie działają. Zdejmują te blokady tutaj, jop, super, super wrażenie. To w ogóle był najprzyjemniejszy moment podczas sesji, jak ją usłyszałem, bo takie doświadczenie było poza zmysłowe, prawda, że leżę tutaj na łóżku, moja świadomość jest tam wyżej, w świecie astralnym, tak bym go nazwał, i jeszcze przychodzi trzecia osoba w postaci Eweliny i robi tak świetną robotę. Wow, bardzo przyjemnie i dziękuję za ten nalot i pomoc mi tam. Super robota. Bardzo fajne doświadczenie. No szczerze mówiąc, chciałbym jeszcze tam wrócić do tego stanu, bo jest to bardzo przyjemny stan, więc jak się boisz udać na sesję, bo myślisz, że wow, czary, mary, hokus pokus, to nie. Myślę, że to jest bardziej porównywalne do takiego stanu, może nie snu, bo jest to rodzaj snu, takiego na jawie, takiej podróży, powiedziałbym już tam wyżej, gdzie nie ma przestrzeni. Ja na przykład miałem takie odczucie, że nie widziałem tak czysto wszystkiego, ale słyszałem bardzo dużo, odczuwałem te informacje, czując, słysząc. Dlatego jak Milena tutaj mówiła mi, co widzisz, ja miałem trochę problem, bo ja bardziej czułem, słysząc te rzeczy i nie mogłem ich tak zobaczyć, jak teraz widzę obiektyw na przykład, tak? To były takie po prostu, no, ciekawe doświadczenia. Pewne rzeczy widziałem bardzo mocno, ale po prostu więcej myślę, że słyszałem niż widziałem. Ten zmysł słuchu był gdzieś bardziej mocny tutaj, jeśli chodzi o tą podróż. Więc gorąco polecam, jeśli się boisz, jeśli się wahasz, to to nie rób tego. Działaj, nie? Bo warto. Myślę, że to jest tylko ku twojego zdrowia, ku twojego dobra. I sam myślę, żeby zapisać się na te warsztaty i mieć taką umiejętność prowadzenia takiej hipnozy, bo myślę, że to jest ogromny dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, właśnie odbić taką podróż. I jest to coś wow. Więc myślę nad tym, aczkolwiek moje życie teraz jest tak cudowne, czy nie cudowne, po prostu jest. Ta percepcja życia się tak zmieniła na plus, że jest tyle rzeczy do roboty, że nie wiem, czy faktycznie uda mi się na te warsztaty, ale zobaczymy, może w zimie, kiedy nie będzie tak dużo słońca i takich, powiedziałbym, pięknych wibracji wokół. A może tutaj w restauracji zrobię sobie taką leżankę za tym parawanem, tutaj będę robił podróże astralne. Kto wie? Kto to wie? Jeśli masz jakieś pytania odnośnie sesji z punktu widzenia osoby, która uczestniczyła, brała udział jako klient, jako osoba tutaj, która
jest na tej sesji jako pacjent, jako ten podróżnik, to pisz śmiało w komentarzu, chętnie odpowiem na każde pytanie. Gorąco polecam. No, myślę, że warto. Co jeszcze się zmieniło? Jeszcze tak powiem pokrótce. No to na pewno... już mówiłem to wcześniej, ale chyba się nie nagrało, że już przed sesją, w momencie, kiedy zapłaciłem ten przelew za sesję, zdecydowałem się, już odczułem, powiedziałbym, taką zmianę dużą. Myślę, że czasoprzestrzeń u nas tak działa na tej ziemi, że jest to możliwe, że to coś już wydarzyło, już odczuwamy wcześniej, bo tam czas tak inaczej gra. Więc już czułem wprzed, że jest wow, bo otworzyłem się właśnie na robienie zdjęć takich profesjonalnych jako pan fotograf i to mi daje fajną zajawkę. Też tworzę remont tutaj jeszcze na sali, właśnie ten neon, zainwestowałem w restobar. Tak zacząłem się bardziej bawić życiem bez lęku. Robię remont mieszkania, gdzie moje mieszkanie będzie cacy piękne, czerni, złoto, biel i wszystkie kolory tęczy. Też nie mogę się doczekać tej przestrzeni mojej nowej. Właśnie taka odwaga bez lęku życie, to jest chyba największa zmiana, że po prostu jarać się życie bardziej. Ja już miałem to wcześniej trochę, ale teraz ten lęk został właśnie wyczyszczony do końca. Gdzieś takie ten lęk, co będzie jutro, już nie jest taki nieistotny. Myślę, że ta sama w ogóle świadomość poczucia tej sesji z punktu widzenia osoby, która tam jest u góry, czyli zobaczenia świata z tamtego trochę, tego doświadczenia, daje taką świadomość, że już na 100% wiem, że nasza dusza jest nieśmiertelna, że po prostu to życie to jest tutaj na tej ziemi chwila, moment i warto jak to fajnie wykorzystać, pobawić się na zasadach tego życia tutaj. Bo kiedyś będzie jeszcze inne, jakieś inna percepcja, inne doświadczenia, inne zalanie miłością i cudawianki. Co też daje taki spokój. Ja już przed sesją byłem pewny, że dusza jest nieśmiertelna, ale teraz już tak na 100% już to czuję. Już kiedyś mówiłem, że miałem takie doświadczenie, że po prostu poczułem, spotkałem chyba siebie, tego astralnego ja tutaj na ziemi i to też było takie mega spotkanie, które mi otworzyło tak koparę. No co jeszcze? Czekam na swojego przyjaciela, przylatuję z Irlandii. Dawno go nie widziałem, więc będzie fajna rozmowa, fajny czas. Opa. Więc jeśli będziesz w Krakowie albo jesteś w Krakowie, to zawsze możemy się spotkać, pogadać. Bo gdzieś tutaj na przykład kiedyś u mnie było prowadzone takie spotkanie, konferencja z niezależnej telewizji. O, tutaj mam taką salę. Ona jest świeżo po remoncie. Kiedyś wyglądała dużo gorzej, a teraz jest cacy. Tutaj mamy taką salę. I główna sala. Właśnie. Pałac. Tutaj tworzę pałac na co dzień. Ostatnio zmieniliśmy podłogę na bardziej taką pałacową. Też mam piękne krzesła ciawiari, więc może zrobimy jakiś bal. Taki po prostu. No po prostu zrobimy bal, bo myślę, że bal, zabawa, wesele, to jest taka bliska świadomość do życia w raju, czyli po prostu taka beztroska chwila, gdzie mamy dużo znajomych, jest pełno jedzenia, pełno alkoholu, owoców, przyjemności. Więc myślę, że to jest podobne odczucie. Więc warto chodzić na bale i się bawić już tutaj, bo możemy się tutaj bawić. Tak.
No cóż, zapraszam gorąco. Jak mówię, jak masz jakieś pytania odnośnie sesji hipnozy, to chętnie odpowiem, bo wiem, że sam miałem dużo pytań przed. Nie wiedziałem za bardzo, jak ten stan wygląda, czy dam radę tam wejść, czy w ogóle co, jak, gdzie. Więc jeśli masz takie pytania, to chętnie odpowiem, tylko napisz w komentarzu, co cię trapi i odpowiem, nagrywając może materiał właśnie odnośnie sesji z twoimi pytaniami. Okej. Okay. W ogóle fajnie mieć własną restaurację, bo można pić kawę, dużo jedzenia, dużo poznaje się ludzi fajnych, więc cieszę się. Ale też nie trzeba mieć restauracji, żeby po prostu bawić się, nie? O, tutaj widać list w butelce. Ja tylko wyjdę i pokażę ci, gdzie to miejsce jest, żebyś mógł mnie znaleźć. O, tam widzimy dworzec. A tu mamy list w butelce. No, generalnie centrum Krakowa. Każdy, kto w Krakowie jest w centrum, to ma dwa kroki tutaj, więc zapraszam. Zawsze można się wcześniej zapowiedzieć, bo teraz, jak mówię, no mamy trochę pandemiczny jeszcze okres, jeśli chodzi o resto bar i no jest 15 godzina, jak widzisz, jestem sam. Bardziej działam właśnie tutaj przy weselach, przy organizacjach eventów, balów. No bo rynek gastronomiczny trochę dostał po kościach niebywale. No ale fajnie, mógłbym być 6 miesięcy kucharzem u siebie w restauracji, przez to nowe doświadczenia, dużo wniosków covidowych, czyli zabawa księgowość, no takie buty. Więc myślę, że w sierpniu, jeśli nie będzie tej czwartej fali, no to już będzie się działo. Tutaj właśnie tworzy się neon, każda twoja myśl to poezja. No i z tą myślą cię zostawiam. I gdzie tu się wyłączę? Czekaj. Raz, dwa, trzy.